W ostatnich listopadowych agrowiadomościach non-stop między innymi. Minister rolnictwa dementuje informacje o wykryciu wirusa SARS-CoV-2 na fermie norek w Polsce. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych w obszarze nawadniania w gospodarstwie. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych rozpoczął starania, by wzorem roku ubiegłego przyspieszyć stosowanie nawozów azotowych na polach. Trwa dramatyczna sytuacja na rynku trzody chlewnej, m.in. o spadających stawkach za kilogram żywca w naszym raporcie cenowym. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podczas konferencji prasowej zdementował doniesienia o wykryciu przez gdańskich naukowców wirusa SARS-CoV-2 u norek na polskiej fermie. Wyniki badań próbek pobranych od potencjalnie zakażonych zwierząt przeprowadzone przez Państwowy Instytut Weterynarii nie potwierdziły tych doniesień. Naukowcy z puławskiego Piwetu już wiosną jako jedni z pierwszych wśród państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z doniesieniami z innych krajów o wystąpieniu koronawirusa u zwierząt futerkowych powołali zespół do spraw diagnostyki SARS-CoV-2 u zwierząt towarzyszących człowiekowi i zwierząt hodowlanych. Zespół opracował procedury badawczą i pobierania próbek od zwierząt. Taki zespół i takie laboratorium stworzyłem już na przełomie kwietnia i maja. To laboratorium wykazuje gotowość do badań. Natomiast w naszych wspólnych ustaleniach z głównym lekarzem weterynarii powstało pismo głównego lekarza weterynarii, które było skierowane do wszystkich i do wszystkich poziomów inspekcji weterynaryjnej naszego stowarzyszenia poprzez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną powinno trafić do wszystkich gabinetów prywatnych, jak również poprzez izby rolnicze i inne stowarzyszenia do samych rolników i hodowców. I w tym piśmie było wyraźnie sprecyzowane to, że mamy takie laboratorium, że wykazujemy gotowość, ale była też jasna informacja, żeby monitorować stada i zgłaszać potencjalne niepokojące sytuacje, zdarzenia, które można byłoby łączyć z informacjami napływającymi do nas z zagranicy, czyli z występowaniem objawów koronawirusowych, mówię to w cudzysłowie, właśnie u zwierząt futerkowych, które są jasno sprecyzowane i znane. Szczególnie w sytuacji, kiedy stwierdzone byłyby zakażenia u właścicieli tych stad lub też osób obsługujących. Główny lekarz weterynarii wszczął procedurę identyfikacji gospodarstw w określonych województwach i rozpoczęcia badań monitoringowych w kierunku wystąpienia COVID-19 u zwierząt futerkowych, głównie u norek. Stały monitoring ferm jest bardzo ważny, ponieważ stale docierają informacje o potwierdzeniu zakażenia wirusem na fermach w całej Europie. Ostatnio wirusa potwierdzono u norek hodowanych we Francji. Przypadki COVID-19 wykryto wcześniej m.in. na fermach w Grecji, Szwecji i Holandii. Z kolei w Danii wykryto nową mutację koronawirusa i w związku z tym na duńskich fermach zostanie wybitych około 17 milionów hodowanych tam norek. Od 30 listopada tego roku do 28 stycznia 2021 w oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych w obszarze nawadniania w gospodarstwie. Działanie to skierowane jest do osób, które chcą w swoich gospodarstwach utworzyć instalacje nawadniające, unowocześnić istniejące instalacje nawadniające, ewentualnie udowocześniając instalacje nawadniające, powiększyć powierzchnię nawadnianych upraw. Maksymalne dofinansowanie w PROW 2014-2020 wynosi 100 tysięcy złotych. Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów AD. Pomoc na modernizację gospodarstw rolnych będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik. Należą do nich m.in. koszty wykonania ujęć wody, zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie. W odróżnieniu od poprzednich mamy korzystne zmiany polegające na tym, że zmniejszono do 3 punktów minimum punktów, które należy osiągnąć. Umożliwiono uzupełnienie numeru ewidencyjnego na wezwanie oraz odstąpiono od konieczności złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody przez współposiadacza nieruchomości. W
tym działaniu istotne jest złożenie razem z wnioskiem dokumentów preselekcyjnych. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub składać za pośrednictwem biur powiatowych agencji. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy o wsparcie działań umożliwiających, podobnie jak w ubiegłym roku, wcześniejsze wysianie nawozów azotowych wiosną. Przypomnijmy, że na mocy rozporządzenia azotanowego nawozy można stosować począwszy od 1 marca. Tymczasem w ubiegłym roku termin został przyspieszony o 2 tygodnie. Związek chciałby, aby wprowadzić stałe zmiany lub czasowe odstępstwa w terminach stosowania nawozów w rolnictwie w okresach przed- i pozimowych na terenie Polski. Nasza prośba o wsparcie wynika przede wszystkim z wagi problemów związanych z ograniczeniami prawnymi w zakresie stosowania nawozów przez polskich producentów rolnych. Nieracjonalne wyznaczenie ograniczeń w stosowaniu nawozów konkretnymi datami, jak uczyniono to w obowiązującym programie azotanowym na 1 marca w okresie pozimowym i 31 października w okresie przedzimowym, w zasadniczy sposób utrudnia osiąganie przez producentów celów produkcyjnych i ekologicznych, powiedział portalowi Farmer.pl Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Według ekspertów związku i samych rolników sztywno ustalone daty stosowania nawozów nie są dobrym rozwiązaniem. O zastosowaniu nawozów powinny decydować przede wszystkim kwestie środowiskowe, a w szczególności sprzyjająca pogoda. Surowe, trwające do marca zimy nie występowały w ostatnich latach. Dodatkowo klimatolodzy mówią otwarcie o zmieniającym się klimacie również na terenie Polski. W związku z tym już w połowie lutego warunki agrotechniczne pozwalały w ostatnich latach na zastosowanie nawozu azotowego. Zwłoka wynikająca z oczekiwania na ustawowy pierwszy dzień marca skutkuje stratą m.in. wody z gleby, a to właśnie ona odgrywa najważniejszą rolę w prawidłowym przyswojeniu azotu przez rośliny. Również jesienne braki wilgoci w glebie w ostatnich latach powodują, że Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych jest za zmianami przedzimowych terminów stosowania nawozów azotowych. Zdaniem wnioskodawców warunkiem do stosowania nawozu powinien być brak zamarznięcia gleby i niewystępowanie okrywy śnieżnej, a nie sztywnie określona data. Przypomnijmy, że w 2020 roku apele Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, premiera Mateusza Morawieckiego i komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego przyniosły efekt i rolnicy mogli zastosować nawozy azotowe już 15 lutego. Odstępstwo miało wówczas charakter jednorazowy. Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie opracowania metodyki zwalczania ślimaków nagich. Resort poinformował, że takie opracowania są zamieszczone na platformie sygnalizacji agrofagów. Metody walki ze ślimakami można znaleźć na stronie Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Zamieszczone są tam propozycje strategii ochrony przed ślimakami, m.in. w ochronie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. Zalecenia dotyczą zabiegów profilaktycznych, agrotechnicznych, biologicznych, chemicznych oraz załączony jest wykaz aktualnie rekomendowanych środków ochrony roślin do zwalczania ślimaków. Państwowy Instytut Badawczy będzie aktualizował dotychczasowe i zamieszczał nowe informacje w tym zakresie. W tym roku ze względu na wilgotną i ciepłą jesień wiele plantacji zostało dotkniętych plagą ślimaków. W naszych filmach na kanale informowaliśmy o stratach, czasem nawet prowadzących do przesiania plantacji w uprawach rzepaku i pszenicy. Linki do opracowań zawierających metody walki ze ślimakami zamieszczamy w opisie wiadomości. Dzisiaj, czyli 30 listopada, upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym wywołanymi epidemią COVID-19 i tym, którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi. Wnioski o pomoc należało złożyć do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na jej stronie internetowej. W przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej za datę złożenia wniosku będzie uważana data nadania. Wsparcie może zostać przyznane przez ARiMR tylko do 31 grudnia. Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej przyznanej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej. Trwa dramatyczna sytuacja na rynku żywca wieprzowego. Ceny oferowane za kilogram wieprzowiny znów wyraźnie traciły i w skrajnym przypadku spadły poniżej 3 zł.
lepiej na rynku żywca wołowego i w skupach produktów roślinnych. Wśród zbóż tym razem najwięcej zyskiwała średnia krajowa jęczmienia i pszenicy paszowej. Na mapie cenowej pszenicy konsumpcyjnej wprowadziliśmy 7 zmian. Wzrosty, najczęściej w granicach 10-20 zł, spowodowały, że tylko w 6 województwach minimalne ceny są poniżej granicy 800 zł. Skrajne ceny dla Polski w ostatnim tygodniu nie zmieniły się, ale średnia krajowa zyskała 7 zł. Nie zawsze wiele zmian w widełkach cenowych decyduje o zmianie średniej krajowej. Przykładem są notowania pszenicy paszowej. Zmiany skrajnych cen w poszczególnych województwach nastąpiły tylko w 4 przypadkach. Tymczasem średnia krajowa zyskała aż 11 zł. Najwyższa i najniższa cena dla Polski, taka sama jak tydzień temu. Nie było wielu zmian w ostatnich 7 dniach w widełkach cenowych oferowanych za tonę pszenżyta. Zmiany, które nastąpiły, sięgały nawet 100 zł, co miało miejsce w minimalnej cenie na Pomorzu Zachodnim. I choć skrajne ceny dla Polski utrzymały poziom sprzed tygodnia, to średnia krajowa powiększyła się o 9 zł. Tylko 3 zł zyskała w ostatnich dniach średnia krajowa cena żyta konsumpcyjnego, która w skali miesiąca powiększyła się o 13 zł. Widełki cenowe w kilku województwach zmieniały się na plus, a przedział tych zmian to od 10 do 30 zł. Tym razem korektom nie podlegały skrajne ceny dla Polski. O 10 zł powiększyła się w ostatnim tygodniu minimalna cena dla Polski za tonę jęczmienia. Maksymalna, notowana w biurze maklerskim warszawskiej giełdy towarowej w Śremie, pozostała na niezmienionym, bardzo wysokim poziomie. Średnia krajowa zyskała w ostatnich 7 dniach 12 zł, czyniąc jęczmień liderem wzrostów. Tylko na Dolnym Śląsku wzrosła w ostatnim tygodniu cena oferowana za tonę owsa konsumpcyjnego, wzrastając o 20 zł. Pozostałe ceny, w tym skrajne dla Polski, nie zmieniły się. Tymczasem średnia krajowa wzrosła o 6 zł i jest wyższa od tej sprzed miesiąca o ponad 20 zł. Rosną ceny oferowane za tonę kukurydzy suchej. W wielu miejscach średnio o 20 zł powiększyły się widełki cenowe. Taką samą wartość zyskała minimalna cena dla Polski. Maksymalna bez zmian, ale już w 2 województwach najwyższa cena ma 8 na początku. Średnia krajowa zyskała w ostatnim tygodniu 8 zł. Tylko 5 zł wyższa od tej sprzed tygodnia jest średnia krajowa cena za tonę rzepaku. Jednak wyraźniej zyskuje ona w skali miesiąca, bo ponad 40 zł. W ostatnich 7 dniach w poszczególnych województwach ceny zmieniały się w obie strony. Obok wzrostów było też kilka korekt w dół. Zmianom nie podlegały skrajne ceny dla Polski. Dramatycznie wygląda sytuacja na mapie cenowej żywca wieprzowego. Minimalna cena dla kraju spadła o 10 groszy poniżej poziomu 3 zł. O 30 groszy obniżyła się też cena maksymalna, a 15 groszy straciła średnia krajowa. Już tylko w połowie województw najwyższe ceny mają 4 na początku, trend miesięczny na wyraźnym dwucyfrowym minusie. Zdecydowanie lepsze wieści płyną z rynku żywca wołowego. W ostatnim tygodniu pozytywne zmiany nanosiliśmy w 7 województwach. Między innymi o 40 groszy wzrosła maksymalna cena dla Polski, notowana obecnie na Mazowszu. Minimalna nie zmieniła się, ale średnia krajowa zyskała 7 groszy, a trend miesięczny z czerwonego zmienił się na zielony.